Chciałem zrobić zdjęcie, wyłączyłem. Będą dwie części, panowie. Jeszcze gołębie chodzą. Druga część. Dwa wypuściłem, nie wiem, czy siądą, czy nie. Zobaczymy. Jeszcze raz pokażemy. Później zdjęcie porównam. Pokażemy tu jeszcze asiory, mamy. Tu jeszcze jest troszkę głębi. Jest dużo tych głębi. Są moje wyszłance dwa. Zaraz je wypuszczam. Głodne są głębie, bo dopiero do nich przyszłem. Tamten żałobny to samiec, grucha. On też pojedzie do kolegi. Koło nowego dworu. Zobaczymy te dwa, czy wypuściłem, bo moje już usiadły. Głodne tylko. Dwie koczki puściliśmy. Jestem biały. Jestem biały. Tam. A ten z koronką? A drugi z koronką jest? Nie widać. Chyba, że wskoczył. Gołębie są po transporcie, jeszcze jeść nie dostały. Mógł skoczyć do gołębnika. Zobaczymy. Też gołębie z zaciągu. Pusto. Wody nie ma. Tak jak mówię, wstałem dopiero. Kolejne, dać spokój. Dobra, panowie, kończymy ten film. Klatka nie jest zamknięta. Coś takiego przyjechało. Chcieliście, żebym nagrał, to kupiłem. Głodne, głodne, zobaczcie. A ktoś mi tam wpisał jakiś kurwa łeb, za przeproszeniem, że karmię na przężycie. Kolego, jak kurwa, nawet nie wiem, co to jest przężyto. Nie wiem, co to jest przężyto. Tu mam taką pszenicę, jak chcesz wiedzieć. A tu miałem w tej beczce jęczmień. To już nie karmię jęczmieniem, zostało tyle jęczmienia browarnianego. Oczywiście droższe od pszenicy. To czyszczony, a tak to mieszanka i pszenica. Ale niekiedy karmię chlebem. Moczę chleb, kolego, i chlebem karmię. Głodne są. Nie chce mi się tam tych beczek, to mam inne żarcie. Jak są głodne, to zjedzą wszystko. Nawet ten chleb moczony. Dlatego tak zapierdalają. Na chlebie moczonym najlepiej latają.
pszenica podrożała już. Nie ma tam tego białego jednego. Jeden jestem biały. Może jest, może nie ma. Jeden na pewno tam jest biały. Taki koczek. Muszę mi dosyć, bo mają młodych dużo. A muszę dla pana jednego wybrać z moich murzynkę jakąś fajną. Wybiorę mu jakąś. Muszę się przyjrzeć, żeby nie dać z jajek albo z młodych, z lotowanych moich. Ta jest ładna bardzo. Tutaj ta. Ale dam mu z mojej, z moją obrączką. Ta może chodzi tutaj. Ale muszę się przyjrzeć wieczorem, żeby nie siedziała na młodych albo jajkach. Szkoda rozwalać. Pić im się chce. Ty nie ma tego koczka. Jeszcze raz zobaczę. Nie, nie ma. A, tu jeszcze przywiozłem panowie takie żółte łapciate. Pokażę, bo ich nie pokazywałem. Takie jeszcze przywiozłem żółciutkie łapciate. Parkę. Gdzie jest drugi? Nie wiem, gdzie jest drugi. O, tu jest, ten jest ładniejszy. Na średnich dzióbkach, ale białutkie całe. Dobra, po... No i narobiłem, nie? Otworzyłem drzwi, parę Budapesztów wyskoczyło. Może tu sprężynę założyć. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Pozdrawiam.